Cześć, jestem Klawia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Podaj nazwy systematyczne fluorowcopochodnych o podanych wzorach grupowych. I nie mamy tutaj wiązania podwójnego ani potrójnego, więc zaczynamy od tego węgla, gdzie mamy przyczepiony fluorowiec. I jest on tak w środku, więc zaczynamy od tej strony, bo jest bliżej do niego. Numerację. OK. Czyli to będzie 2. Został przyczepiony brom, no to bromo. Łańcuch główny ma 4 atomy węgla, czyli to jest butan. No teraz tutaj. Mamy 2 fluory i 2 fluory przyczepione do pierwszego i do drugiego atomu węgla. To oznacza, że mamy 1, 1, 2, 2, 4, czyli tetra. Jest tutaj FK, czyli fluoro. I wiązanie podwójne, czyli eten. OK, podpunkt C. I mamy tutaj wiązanie podwójne, więc numerację zaczynamy odtąd. 1, 2. I będziemy tutaj zapisywać, że jest to chloro. Bo zwróćcie uwagę, że jak my to odwrócimy, to tutaj też będzie jedynka, tak? Wtedy byłoby 1 i 2. Więc po prostu jest chloro, a że wiązanie podwójne, a w łańcuchu głównym mamy 2 atomy węgla, no to to jest po prostu chloroeten. OK, tu już inna sytuacja. Mamy numerację. Zwróćcie uwagę, jak tu idzie ten łańcuch węglowy. To C jest w środku, a tu mamy przyczepionego fluorowca. Więc od którego sobie zaczniemy, jest to nieważne. C będzie zawsze na drugim miejscu. Możemy sobie tak na przykład zrobić ten łańcuch węglowy. Za każdym razem będzie jednakowo długi. Zatem będziemy mieć 1, 2 i na przykład tutaj 3. I jak my to wtedy zapisujemy? Otóż do drugiego mamy 1 chlor, czyli chloro, ale łańcuch główny składa nam się z propanu. Ale trzeba jeszcze zauważyć, że tu został przyczepiony CH3, którego nie mamy w łańcuchu głównym. Więc będzie kolejna dwójka, będzie to metylo. Raz, dwa, trzy, czyli propan. OK, no to tutaj też zaznaczmy sobie łańcuch główny, którego numerację będziemy zaczynać odtąd. Tak będziemy mieć łańcuch główny. I nie możemy tu pójść do góry, bo ominęlibyśmy aż 2 atomy węgla. Więc to jest nasz łańcuch główny. I numerujemy 1, 2, 3, no i 4. Zatem do pierwszego mamy przyczepiony jod. No to będzie to jodo. Potem do drugiego mamy pierwszą przyczepkę, drugą przyczepkę. Są dwie, czyli di, metylo. No i w łańcuchu głównym mamy 4 atomy węgla, czyli butan. OK, tutaj nie ma znaczenia, z której strony zaczniemy sobie tu numerować, bo jak damy 1, 2, 3, no to będzie przy drugim, a jak zrobimy z tej strony 1, 2, no to też będzie przy drugim. Zapiszmy sobie po prostu, że to jest 2. I co mamy tutaj? Po prostu jod, czyli jodo. I 3 atomy w łańcuchu głównym, czyli jodo. Propan. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.